Witam wszystkich miłośników kaktusów. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować kolejną hybrydę Echinopsis od Wessnera, tym razem o numerze 33-2005. A kwiaty tej hybrydy wyglądają w ten sposób. Ten kaktus zakwitł mi także w roku poprzednim, ale wtedy jego kwiat wyglądał zgoła odmiennie, był cały fioletowy. Zobaczyć go możecie w jednym z moich zeszłorocznych filmów. Trafił on nawet na miniaturkę tego filmu. Ciężko powiedzieć, co może być przyczyną zmiany ubarwienia. To może być bardzo duża ilość słońca, którego w tym roku nie brakowało, a także rodzaj stosowanego nawozu, częstość podrywania i tym podobne. Ja zapamiętałem numer tej hybrydy i za rok zobaczę, jakie kwiaty będą wyglądać. Ale na stronie sprzedawcy ten kwiat figuruje jako całkiem fioletowy. Ale tak szczerze, to ta wersja dwukolorowa mi się bardziej podoba. No, ale czas dokładnie pokazać Wam tego kaktusa. Korpus ma typowy wygląd dla rodzaju Echinopsis, ale z prawej strony, jak się dokładnie przyjrzycie, jest takie wgłębienie, zaraz je pokażę, wynika one po prostu z odwodnienia tej rośliny. Musicie pamiętać, że w czasie kwitnienia kaktusy tracą więcej wody niż normalnie i trzeba po prostu je troszkę częściej podlewać. A szerokość tego kaktusa to 4,5, może 5 cm. Wysokość myślę, że maksymalnie jest 4,5 cm. Ale z uwagi, że ta roślina straciła dosyć dużo wody, trzeba wziąć pewną poprawkę i po podlaniu te wymiary będą na pewno odrobinę większe. A patrząc na wielkość kwiatu, nie ma co się dziwić, że wody temu kaktusowi brakuje, ponieważ wielkość tego kwiatu to aż 16 cm. Oczywiście po kwitnieniu podlałem tego kaktusa i jego korpus wrócił do swojego normalnego wyglądu. A nam do zmierzenia została jeszcze średnica tego kwiatu, która wynosi około 10-10,5 cm. A ja zbieram się do tego co zawsze, czyli do zbierania pyłku i zapylenia tego kwiatu. Tym razem nie będę zbierał pyłku do kopert po wizytówkach, ponieważ kupiłem niewielkie papierowe torebki. Trochę przypominają torebki śniadaniowe, tyle że małe. Za chwilkę będziecie mogli je zobaczyć na ekranie. O, właśnie w ten sposób wyglądają. Czy się sprawdzą lepiej od kopert po wizytówkach? Tego nie wiem, ale wiem jedno. Na pewno są o wiele tańsze. Fajnie byłoby, gdyby te torebki były jeszcze mniejsze. Niestety mimo poszukiwań w internecie, mniejszych od tych, które mam, nie udało mi się znaleźć. Jakby ktoś wiedział, gdzie takie malutkie torebki można nabyć, bardzo proszę o komentarz. Oczywiście same torebki podpisuję. Zapisuję nazwę kaktusa oraz rok zebrania pyłku. Dzięki temu dokładnie będę wiedział, jaki pyłek w danej kopercie się znajduje. No i pyłek zebrany. Okazało się jednak, że ten kwiat ma jakiś dziwny słupek. Nie jestem pewien, czy uda się to Wam dojrzeć, ale ten słupek jest jakby rozszczepiony i składa się z kilku mniejszych, takich podwójnych słupków. Nie wiem, czy on taki był od początku, czy po prostu podczas zbierania pyłku przez przypadek go zniszczyłem. Zobaczymy też, czy w ogóle uda mi się zapylić ten kwiat. A zapylać będę go pyłkiem zebranym od Echinopsis Sonet. Jego kwiat mogliście zobaczyć w jednym z moich poprzednich filmów. Wykorzystując czas, aż przygotuję sobie pędzelek z pyłkiem, powiem Wam, co pojawi się na moim kanale w przyszłym tygodniu. A pojawi się nowa seria moich poradników kaktusowych. Będzie ona skierowana do osób początkujących. Sam hoduję kaktusy dopiero od 5 lat i osoby doświadczone mogą raczej uczyć mnie, a nie odwrotnie. Ale przez te 5 lat jakąś już wiedzę zdobyłem i z mniejszym bądź większym powodzeniem udaje mi się hodować kaktusy. Myślę więc, że początkujący hodowcy tych pięknych roślin zyskają oglądając moje filmy. A ja jestem już prawie gotowy i zaraz będziemy zapylać ten kwiat. Na pędzelku mam już pyłek i staram się teraz przenieść ten pyłek na znamie słupka. Sam jestem bardzo ciekawy, czy przy takim dziwnym słupku to zapylenie będzie skuteczne. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zapomnicie kliknąć łapki w górę i zasubskrybować mój kanał.
Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć tego kaktusa na końcu filmu i do usłyszenia wkrótce.